A czy wiedział pan poseł o spotkaniu pani ówczesnej premier Beaty Szydło z ówczesnym ministrem spraw zagranicznych panem Witoldem Waszczykowskim, które odbyło się 21 listopada z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu? Wiedziałem. A czy miał pan raportowane ustalenia z tego spotkania? Jeżeli chodzi o określenie raportowanie, to ono jest tutaj dalece nieprecyzyjne. No ale... Panie pośle, my wiemy generalnie, że każdy członek rządu panu raportował wszystko i o wszystkim, więc chciałbym, żeby pan się podzielił tą wiedzą z komisją. Bardzo mnie pan rozbawił. Widzę, że jest pan w dobrym humorze. Rzeczywiście. Wie pan, to jest jeden z tych elementów tego mitu, który... Nie, ale panie pośle, jest, ale dobrze, to, ale to nie mit. Ale pozwoli ale to nie mit. Nie, to nie... To jest było pytanie, proszę o odpowiedź. To jest oczywisty mit, że mi wszystko, wszyscy raportowali. To było niemożliwe i zresztą to jest po prostu, proszę wybaczyć to określenie, bzdura. Jeżeli pan w nią wierzy, to dobrze, to ale o tym spotkaniu pan wiedział. Ale o tym spotkaniu, ale o pan tym wiedział. Spotkaniu oczywiście, że wiedziałem, no to było spotkanie czy na tym, powszechnie znane. Powszechnie czy znane. Na tym spotkaniu? I w czasie tego spotkania, i rozmawiam, nie rozmawiałem na ten temat z panem ministrem Waszczykowskim, natomiast z panią premier Szydło rozmawiałem. Natomiast z całą pewnością w czasie tej rozmowy z panią premier Szydło nic nie było mowy, bo chyba o to pan chce mnie zapytać. Czy była? Chcę tylko, żeby pan mi potwierdził albo jednoznacznie powiedział, że nie było. Czy pani premier Szydło mówiła, raportując panu to spotkanie, to jest że, pana słowa, że była moje. Dyskusja na temat wrażliwego, nielegalnego oprogramowania, które miało służyć weryfikacji poczynań obywateli tego czy innego kraju. Czy była o tym dyskusja? Nie, nie było o tym na ten temat. Nie było o tym dyskusji. Żadnej dyskusji. Pani premier nic mi takiego nie mówiła i absolutnie nie wierzę w to, żeby na ten temat z panem Netanyahu rozmawiała. Dobrze. Kto podjął ostateczną decyzję o tym, żeby 25 milionów złotych przekazać z Funduszu Sprawiedliwości do Centralnego Biura Antykorupcyjnego? No bo to już była decyzja na poziomie parlamentu, a pan był wtedy parlamentarzystą, co prawda szeregowym posłem, ale jednak parlamentarzystą, szefem partii. Kto podjął taką decyzję? Wie pan, jeżeli byłem szeregowym posłem, to dlaczego pan mówi, że mi wszyscy ministrowie wszystko raportowali? No wie pan, no to jest dość ciekawe, do tego pewnie też dojdziemy, że szeregowy poseł odbierał raporty od ministrów i premierów. No to jest, to pan stworzył taki system funkcjonowania. Ja bym radził panu jednak zająć się takim bardziej dokładnym opisem mechanizmów demokratycznych, w których wszędzie działają partie polityczne. No dlatego właśnie próbujemy, szefowie tych partii. Kto podjął decyzję o przekazaniu tych pieniędzy dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego? W tej chwili nie potrafię panu pani przewodnicząca, jeśli, na to pytanie odpowiedzieć. Jeśli mogę, czyli prosiłbym jednak o uchylenie tego pytania. Ale jakiego fakty pytania? Tego pytania. Fakty znane z Urzędu Komisji nie wymagają dowodu. Nie, Każdy z Państwa ma dostęp do dokumentów, które do Komisji wpłynęły. Więc prosiłbym, aby bardzo nie przedłużać nie pytania tylko dlatego, panu żeby... Przewodniczącemu czyli, treni, panie prezesie, pan nie wie, kto podjął pan taką pan decyzję. No więc państwo wiedzą z urzędu, ja nie wiem. Czy pan rozmawiał na ten temat z panem ministrem Ziobro? Jednak nie. Z panem ministrem Ziobro wydaje mi się, że na ten temat być może rozmawiałem, ale też w tej chwili. No dobrze, ale o czym była ta rozmowa? No wie pan, 25 milionów Fundusz Sprawiedliwości, zupełnie inny cel, a tu przekazanie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego tylko i wyłącznie po to, żeby CBA kupiło nielegalne oprogramowanie, jak się teraz okazuje, i podsłuchiwało ludzi. Więc o czym była ta rozmowa? Ja bym bardzo prosił, o, tutaj zwracam się do pani przewodniczącej, żeby pytania nie miały charakteru ocennego i to ocennego w sensie sugerowania czegoś, co ale nie to jest dość miejsce. Proste pytanie, panie pośle. Ono jest proste rzeczywiście, tylko że proste jest to, że wszystko, co pan mówi, to jest po prostu jedna wielka nieprawda. I rozmawiał pan z panem ministrem Ziobrą, przed chwilą pan potwierdził, o czym panowie rozmawialiście. Polecił panu ministrowi Ziobro przeznaczyć 25 milionów złotych do CBA? Jeszcze raz panu powtarzam, że pan żyje
albo pan udaje, że pan żyje, albo pan żyje. Pan sobie może myśleć, co pan chce. Konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. A ja konkretnie pan odpowiadam, żeby pan tutaj nie Ale polecił pan, czy nie polecił pan? No po prostu. Ale polecił pan, czy pan nie polecił? Nie, tego nie polecałem i nie mogłem polecać ministrowi. Nie polecał. Czy rozmawiał pan o tej sytuacji z panem ministrem Kamińskim? Prawdopodobnie rozmawiałem, chociaż w tej chwili sobie tej rozmowy nie przypominam i tam być może były jakieś sugestie, że rzeczywiście no, służby mają jakieś kłopoty finansowe. A czy polecił pan panu ministrowi Kamińskiemu zorganizowanie na ten cel 25 milionów złotych, żeby takie oprogramowanie zakupić? Suma 25 milionów złotych im jest mi znana od niedawna. Już, no, to już w ogóle o panu źle świadczy, bo pan był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa i pan nic nie wie na ten temat, no ale to już opinia publiczna wyrobi sobie pogląd na ten temat. Panie przewodniczący, bardzo proszę reagować na takie, tego typu opinie i ich komentarze. Wicepremierem do spraw bezpieczeństwa zostałem, jak tutaj zresztą była mowa, w październiku roku 20, a te wydarzenia... Polecił pan panu ministrowi Kamińskiemu te działania, czy nie? Nie mam zamiaru odpowiadać na tego rodzaju pytania, bo jeszcze raz panu powtarzam, to wszystko jest w sferze chorej wyobraźni. Ale polecił pan, czy nie polecił? Albo też złej woli. Ja rozumiem, ale polecił pan, czy pan nie polecił? Jeszcze raz panu powiem, że nie będę odpowiadał na pytania, które są oparte albo po prostu o Czyli pewnej maligny, rozmawiał pan z panem ministrem Kamińskim, z panem ministrem Ziobro, ale nie powie pan, o czym rozmawiał. Z wieloma osobami rozmawiałem, to jest oczywiste, że szef partii rozmawia z członkami swojej partii, którzy pełnią funkcję, to jest zupełnie oczywiste i normalne. I rozmawiałem oczywiście na różne tematy, ale to jest wszystko, co mogę panu w tej chwili No dobrze, czyli powiedzieć. Była rozmowa, ale nie pamięta pan o czym, była ale rozmowa pan nie o... Musi nie ja pan nie o mówię, tym, że nie pamięta. Pan powiedział, że nie pamięta. No pan powiedział, że nie pamięta, o czym rozmawiał. Chyba, że pan sobie przypomniał, to proszę bardzo. Pan w tej chwili przypisuje mi wypowiedzi, które tutaj nie padały. Czyli pan pamięta, to proszę powiedzieć, o czym była rozmowa. Proszę być tutaj. Powiedziałem, o czym była rozmowa. O czym? Była rozmowa o tym, że środowiska kryminalne stosują coraz bardziej nowoczesne technicznie metody porozumiewania się, co bardzo utrudnia walkę z nimi. W związku z tym, co jest potrzeba, żeby Czy z ust pana ministra Ziobry albo pana ministra Kamińskiego padło wtedy słowo, że trzeba kupić Pegasus? Ja w ogóle nic Ale proszę dobrze sobie przypomnieć tę rozmowę. Ja wtedy nic nie wiedziałem o Pegasusie i o ile mi w tej chwili wiadomo, ale wtedy to oferentów było zdaje się 7. Czyli nie padło słowo Pegasus z ust pana ministra Ziobry ani Kamińskiego. Wtedy, może pan to powiedzieć? Wtedy słowo Pegasus według mojej pamięci nie padało, padały słowa dotyczące jakiegoś urządzenia, jakiejś aplikacji prawdopodobnie chodziło. Wrócę jeszcze na moment do tego, jak pan objął funkcję wiceprezesa Rady Ministrów. Jeszcze raz bardzo proszę, żeby pan poseł sobie przypomniał, czy podczas pełnienia tej funkcji wiceprezesa Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa ani razu nie podjął pan tematu nielegalnego oprogramowania Pegasus na posiedzeniu Rady Ministrów, ani na posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Pani przewodnicząca, bardzo proszę o uchylenie tego pytania. Nie ma czegoś takiego jak nielegalnego oprogramowania, bo nie zostało stwierdzone nielegalność żadnego oprogramowania. Oprogramowania Pegasus. Więc jest to pytanie sugerujące. Bardzo Pegasus. Proszę o uchylenie. Oprogramowania Pegasus. Dziękuję. Rozumiem pan to. Modyfikuję teraz modyfikuję oprogramowanie Pegasus. Bardzo proszę. Proszę o odpowiedź. Otóż ja z całą pewnością nie podejmowałem takich spraw na posiedzeniu Rady Ministrów. Natomiast jeżeli chodzi o Komitet Bezpieczeństwa, to być może, bo różni członkowie komitetu, ja się o to pytałem ostatnio, tego sobie nie przypominają, ale być może szef CBA, pan Stróżny, był zaproszony na posiedzenie, bo nie był członkiem komitetu, ale był zaproszony. I mówił o tym. Zaproszony, ale to pan w tej chwili. Ja pytam.
Ja pytam. I być może rzeczywiście wtedy na ten temat mówił, ale ja sobie i kilku innych członków komitetu, którzy byli przeze mnie pytani ostatnio, też tego sobie nie mogą przypomnieć. Ale świadek, pan poseł, na moją pierwszą turę pytań, jak przytoczyłem pana wywiad z 27 grudnia 2021 na zadane to samo pytanie kilka godzin temu, powiedział, że nie było tego tematu na Komitecie Bezpieczeństwa. No to jak? 2 godziny temu pan zeznał, że nie było o tym dyskusji, a teraz pan mówi, że prawdopodobnie była dyskusja? Bo sobie w tej chwili przypomniałem, że taka sugestia, że coś na ten temat gdzieś na początku 2021 roku pan Stróżny mówił, ale... To posiedzimy jeszcze trochę, to jest informacja... I przewodnicząca prośba, żeby zwracać uwagę na takie niegrzeczne komentarze, bo inaczej tego nie nazwę. To jest po prostu wybijanie z rytmu. Ale wybija pan z rytmu pana posła. Ja się nie przejmuję, no przecież wiem, z kim mam do czynienia. Ja też. Czasem też trzeba rozmawiać z ludźmi z tej niższej półki. Ja też, widzi pan? Też tak muszę, no. Też tak muszę. To jest dobrze. Tak do mnie. Bardzo proszę, szanowni panie. Jaśnie panie Kaczyński, ale czemu pan ma te członki w głowie? Jeśli mogę. Bardzo proszę, dobrze. Pytanie zadaje pan przewodniczący Trela. A przecież to tak jest, no. Ale przecież jesteście, macie to napisane. Bardzo panie pośle, proszę, czyli żebym dobrze pana zrozumiał, że pan w ciągu tych 2 godzin odświeżył sobie pamięć i rewiduje to, co pan komisji powiedział 2 godziny temu, że nie było dyskusji i teraz nam pan zeznaje, że najprawdopodobniej była dyskusja. Nie. Czyli trzecia wersja. Nie żadna trzecia wersja, tylko powtarzam, ktoś mi to powiedział, ja to weryfikował. Kiedy panu to powiedział? W ciągu tych 2 godzin? Nie w ciągu tych 2 godzin, tylko dawniej, tylko człowiek nie wszystko pamięta. A kto panu to powiedział? Którego by tu wkopać? Ale nie. Pani przewodnicząca, niech pani zwraca uwagę, to jest naprawdę bardzo niegrzeczne. Ja temu panu już więcej na pytania nie będę odpowiadał. Ale pan nie może tak powiedzieć, więcej panu nie odpowiem. Proszę powiedzieć, kto panu powiedział. Proszę powiedzieć, kto panu odpowiedział. Ale ja myślę, że czas naprawdę już minął. Widzę, że pan poseł Trela się nudzi już. Swój czas, to jest pierwsza sprawa, a po drugie sprawa. Ale pan nie jest od tego, żeby reglamentować mój czas w tej komisji. Proszę powiedzieć, kto panu powiedział. Nie odpowiem panu na to pytanie. Proszę powiedzieć, kto panu powiedział. No to może sobie pan prosić. Nie. Proszę powiedzieć. Nie. Panie pośle, to takie żarty to pan sobie może na klubie PiSu albo na Nowogrodzkiej stosować. Pan zeznaje pod przysięgą przed komisją, na komisji śledczej. I to jest konkretne pytanie. W kółko powtarzanie tego samego przez posła. Bardzo proszę, panowie, bardzo proszę. Zarówno upominam świadka, jak i pana przewodniczącego. Proszę nie obrażać się nawzajem, ponieważ do niczego nie dojdziemy. Proszę świadka o odpowiedź na zadane pytanie, a pana Trelę o zadanie pytania. Bardzo proszę. Pani jest kobietą, więc ja już zaniecham odpowiedzi. Więc jeszcze raz powtarzam. Była taka informacja, a właściwie opinia czyjaś, że, tylko ja w tej chwili naprawdę nie jestem w stanie sobie przypomnieć, kto to był, że jednak jakieś takie spotkanie z panem Stróżnym było. Pytałem o to kilka osób. Te osoby stwierdziły, że one sobie też tego nie przypominają. I tyle mogę w tej chwili panu powiedzieć. Czyli jedna sobie przypomniała, a inne sobie nie przypominają. A inne sobie ale nie to, przypominają. To, to, panie pośle, to... Ja osobiście sobie takiego spotkania nie przypominam. Ale to, no ale... Ale sobie pan poseł Kaczyński teraz mówi o sytuacji, że 2 godziny temu nie pamiętał i deklaratywnie powiedział, że nie było dyskusji. Po 2 godzinach pan stwierdza, że pan sobie przypomniał, bo jakieś osoby panu o tym przypomniały. Jedna. O osobach, jedna. O, jedna osoba, ale nie pamięta pan, jaka to była osoba. To był członek Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa? Pana jakiś bliski współpracownik? Powtarzam, że w tej chwili sobie tego nie przypominam. A w takim razie, jak już pan sobie trochę odświeżył pamięć, jak już była ta dyskusja na tym Komitecie Bezpieczeństwa, to czego ona dotyczyła w zakresie Pegasusa? Jeszcze raz powtarzam, że ja sobie tego w ogóle nie przypominam, więc... Teraz pan sobie nie przypomina znowu, tak? To ja z trzecią rundę wejdę, a pan poseł jeszcze przemyśli może. Bardzo dziękuję.